Polin jest to atraktant zwabiający pszczoły do kwitnących roślin w celu podniesienia skuteczności zapylania kwiatów. Stosowany jest głównie w uprawach sadowniczych i roślinach jagodowych. Proszę Państwa, biopolin, tak jak na pierwszym slajdzie widzieliśmy, dotyczy procesu zapylania, czyli procesu, który jest kluczowy, jeśli chodzi o uzyskiwanie plonu dobrego, jeśli chodzi o ilość, jeśli chodzi o jakość. Czyli to jest taka bazowa sprawa, proszę Państwa. W efekcie dobrego zapylenia to są takie oczywiste rzeczy. Mamy lepszy plon, zwyżkę plonu, a jeśli mamy lepszy plon, większy, lepszy jakościowo, to mamy lepszy dochód. I proszę Państwa, jest taka jedna zasada, która jest oczywista, a może czasami o której zapominamy, że zapylenie to jest ten podstawowy warunek uzyskania dobrego plonu, jakościowo i ilościowo. I bez względu na to, ile użyjemy nawozów, stymulatorów wzrostu, środków ochrony roślin, nigdy nie uzyskamy, nie wykorzystamy potencjału plonotwórczego rośliny, jeśli nie zapewnimy tego podstawowego zabiegu, znaczy procesu biologicznego, jakim jest zapylenie. I biopolin ma nam pomóc w uzyskaniu dobrego zapylenia. Kilka takich faktów biologicznych związanych z pszczołami i zapylaczami, zapyleniem. Proszę Państwa, głównymi zapylaczami w przypadku roślin, nie tylko sadowniczych, to są pszczoły, czyli około 90%, na czele z pszczołą miodną, która jest absolutnie głównym, najbardziej efektywnym zapylaczem. Jakie jest znaczenie pszczoły miodnej w zapylaniu i uzyskiwaniu plonów, pokazują doświadczenia, które były wykonywane wiele lat temu. To jest takie doświadczenie pana Wikińskiego, które pokazuje na jabłoni, jak wygląda plonowanie jabłoni w przypadku całkowitego braku oblotu pszczół z prawej strony, czyli prawie w ogóle nie ma plonu, i przy pełnym oblocie z lewej strony ten słupek, czyli widzimy, jak proces zapylenia ma istotne znaczenie w przypadku plonowania, czyli nie ma zapylaczy, nie ma zapylenia, nie ma plonu. Tak samo w przypadku wiśni, też takie ciekawe doświadczenie. Bez dostępu pszczół plonowanie prawie żadne, z normalnym oblotem plonowanie bardzo wysokie. Także proszę Państwa, musimy o te pszczoły dbać, zwabiać je do naszych roślin, między innymi z wykorzystaniem preparatu Biopolin, który działa jak atraktant zapachowy i smakowy. Jest to kompozycja różnych substancji, które zmieszane ze sobą w odpowiednich proporcjach mają silne właściwości wabienia, ale te odpowiednie proporcje to jest całe sedno sprawy. Nad tym pracowaliśmy wiele lat, żeby dobrać składniki do biopolinu i wiedzieć, w jakich proporcjach je zmieszać, żeby uzyskać optimum zwabiania pszczół. Jakie są efekty działania biopolinu, proszę Państwa? Większa liczba i aktywność pszczół odwiedzających kwiaty i bardzo ważna rzecz, taka praktyczna, proszę Państwa. W trakcie kwitnienia sadów często kwitną obok sadów rośliny, które są z natury bardziej atrakcyjne dla pszczół. I wtedy mamy problem taki, że pszczoły nam lecą na rzepak, na mniszek, a nie lecą do naszego sadu. Jeżeli użyjemy biopolin, biopolin pozwala nam przezwyciężyć konkurencję tych innych roślin, czyli pszczoła ominie rzepak, ominie mniszek i poleci do naszego sadu. A z natury jest tak, proszę Państwa, że wiele gatunków sadowniczych są to rośliny, że tak powiem, średnio albo słabo atrakcyjne dla pszczół, ze względu na, a klasycznym przykładem jest grusza na przykład, która produkuje bardzo mało pyłku i bardzo mało nektaru. Zwykle jest tak, że jeżeli coś koło gruszy kwitnie innego, to pszczoła nigdy nie wybierze gruszę, tylko poleci gdzie indziej. I nawet, proszę Państwa, przywiezienie uli do sadu nie rozwiązuje nam, znaczy nie zapewnia nam takiego pełnego zapylenia, bo pszczoły sobie mogą polecieć na inny pożytek, który będzie akurat obok sadu. I dlatego też również na podstawie naszych badań wiem, że takim optimum stosowania biopolinu jest kombinacja biopolin plus przywiezienie uli do sadu. Proszę Państwa, taka bardzo ciekawa cecha technologiczna, ale która przekłada się na pewne cechy użytkowe. To jest formulacja, według jakiej został
produkt sformułowany. Jest to tak zwana technologia mikrokapsulacji, która gwarantuje przedłużony efekt działania. Na czym to polega? Atraktanty, które są użyte w preparacie, które z natury są substancjami bardzo lotnymi i po aplikacji na rośliny mogłyby się ulotnić bardzo szybko i skróciłby się okres aktywności nawet do jednego dnia. W przypadku biopolinu te atraktanty są umieszczone w tak zwanych mikrokapsułach i z tych mikrokapsuł po aplikacji uwalniają się stopniowo w trakcie kwitnienia roślin. Dzięki temu uzyskujemy dłuższe działanie preparatu. To ma absolutnie kluczowe znaczenie. I między innymi dlatego wystarczy wykonanie tylko jednego zabiegu na początku kwitnienia, najpóźniej tuż przed pełnią kwitnienia, po to, żeby zapewnić dobre wabienie pszczół przez cały okres kwitnienia. Oczywiście w przypadku gatunków, które mają z natury wydłużony okres kwitnienia, jak na przykład truskawka i malina, czasami zalecamy powtórkę zabiegu po około 2 tygodniach, ale taką dawkę przypominającą 1/2 dawki zalecanej. Ale z reguły jeden zabieg, proszę Państwa, na początku kwitnienia. Jeśli chodzi o badania polowe, które wykonywaliśmy bardzo dużo, generalnie takie efekty uzyskiwaliśmy. Większa liczba zawiązanych owoców, owoce lepszej jakości, czyli pewne parametry jakościowe owoców się poprawiały, no i zdecydowana poprawa planowania. Pokażę kilka wyników badań. Tutaj mamy borówkę wysoką w efekcie stosowania biopolinu. Z lewej strony jest plon kontrolny, z poletka kontrolnego, z prawej strony plon z poletek traktowanych biopolinem, wyraźny wzrost plonu. Przeszło 2 tony, proszę Państwa, na hektar. Jak Państwo sobie pomnożycie razy cena borówki, to okaże się, że absolutnie zabieg jest ekonomicznie uzasadniony, bo koszt zabiegu biopolinem na hektar to jest około 150 zł. To 2 tony borówki więcej kosztują. Wspominałem o gruszy, proszę Państwa, która jest gatunkiem szczególnym, jeśli chodzi o zapylenie i oblot pszczół, bo jest wybitnie mało atrakcyjnym dla pszczół. I dlatego akurat w gruszy te efekty stosowania biopolinu są szczególnie wyraźne. Bo w przypadku gruszy cokolwiek, co sprawi, że poprawimy zapylenie, od razu się przekłada na lepsze plonowanie. I tak było w przypadku biopolinu. Tutaj mamy wykres doświadczeń prowadzonych na 2 odmianach na konferencji na Xenii. Proszę zobaczyć, jak wyraźny wzrost plonu w efekcie stosowania biopolinu. Tutaj pokażę Państwu jeszcze wyniki badań z wiśni, też prowadzonych na Węgrzech, gdzie prowadzimy, tak jak mówiłem, wiele doświadczeń. Też bardzo wyraźny wpływ biopolinu na plonowanie wiśni. I proszę Państwa, chciałem zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz, jeśli chodzi o biopolin. Biopolin oznacza lepsze zapylenie. Jak mamy lepsze zapylenie, mamy większą liczbę nasion w owocach. W nasionach odbywa się produkcja naturalnych hormonów roślinnych, które regulują wiele procesów fizjologicznych w roślinie. Między innymi, proszę Państwa, regulują gospodarkę wapniem. I w efekcie zapylenia, uzyskując większą liczbę nasion, zapewniamy lepszą gospodarkę wapniem w owocach, czyli większą ilość wapnia, lepsze pobieranie. To, że biopolin poprzez poprawę zapylenia wpływa na liczbę nasion w owocach, udowodniliśmy w naszych doświadczeniach. Tutaj akurat jest doświadczenie na gruszy, gdzie wyraźnie stosowanie biopolinu wpłynęło na zwiększoną liczbę nasion w owocach. I proszę Państwa, wapń ma szczególne znaczenie, znaczy w przypadku wielu gatunków sadowniczych, ale szczególnie w przypadku jabłoni, gdzie jak wiemy wpływa na ograniczenie szeregu chorób fizjologicznych, w związku z tym lepsze przechowywanie. I można powiedzieć, że dbając o prawidłowe zapylenie, dbamy o prawidłową zawartość wapnia w owocach. Jest to jeden z elementów, zapylenie, jeden z elementów, że tak powiem, strategii zaopatrywania owoców wapń. Tak, więcej wapnu, to powiedziałem, jest lepsza zdolność przechowalnicza. Taką zależność pomiędzy liczbą nasion a zawartością wapnia w owocach badało wiele naukowców. Tu są wyniki badań prowadzonych w Stanach Zjednoczonych, które pokazują relacje ilości nasion w owocach jabłoni i poziom wapnia. Większa liczba nasion, więcej wapnia w owocach.
Czyli jak gdyby można, podsumowując, można powiedzieć, że stosowanie biopolinu jest też jakąś tam bazą do całej strategii późniejszego nawożenia wapniem. Czyli dbając o zapylenie, jak gdyby wspomagamy efektywność późniejszych zabiegów nawozami wapniowymi. Czyli podsumowując, proszę Państwa, musimy dbać o optymalne zapylenie roślin, między innymi stosując produkt biopoli. Czy biopolin nie ściągnie szkodników? Odpowiedź jest taka, że nie ściągnie, nie obserwowaliśmy. Nawet w niektórych krajach, powiem Panu, że to był taki wymóg rejestracyjny, że nie tylko skuteczność preparatu miała decydować o rejestracji, ale również to, czy nie powoduje efektów ubocznych polegających na ściąganiu szkodników. I to zostało wykluczone w doświadczeniach.